No dla nas bardzo ważne zwycięstwo i z tych z gatunku za 4 punkty, bo zwycięstwa zespołów tych, które są trochę niżej na wyjeździe, zawsze trzeba liczyć podwójnie. U siebie się zawsze gra łatwiej. Myślę, że ten mecz właśnie z tych gatunku za 4 punkty. Mieliśmy różne momenty w tym meczu. Wydawało się, że kontrolę żeśmy już przejęli, nagle proste błędy i kontrataki i takie błędy, które się nie powinny zdarzyć, spowodowały to, że zaczęliśmy się gubić. Straciliśmy przewagę, którą żeśmy ciężko po prostu wypracowali i to było jakby na minus. Żeśmy założyli, że jeżeli wybronimy player na około 40% poniżej 20 punktów, to znaczy, że zrobimy kawał dobrej roboty. I Kasia tutaj Dźwigalska dzisiaj wykonała perfekcyjną robotę i naprawdę, i oprócz tego, że jeszcze grała bardzo dobrze w defensywie, to jeszcze dorzuciła swoje punkty i wtedy jest po prostu graczem kompletnym dla nas, bardzo nie tylko graczem zadaniowym. Myślę, że tutaj również młodzież cieszy, szczególnie Szajta, Magda Szajtawer, która ostatnio grała słabiej, ale jakoś wierzę jej cały czas, że ma potencjał i dzisiaj po prostu grała kapitalne zawody. Była wszędzie tam, gdzie trzeba i to jest pierwsza końcówka, gdzie tak młoda zawodniczka, gdzie zaufałem tak młodej zawodniczce, że wygrała ostatnie minuty w momencie, kiedy zdecydował się wynik i Magda tutaj jako zawodniczka z ławki i kończąca mecz, to znaczy, że po prostu wykonała kawał dobrej roboty. Bardzo dobry obron dla Kasia i Pączek na Jasmine Player, ale na ofensywnie. Dobrze. Na ofensywnie musimy grać lepiej na strefa. Congratulations for us. We have to get better because we won against a tough team, but this was not very good game. It was ugly game. Grał zespół z Gorzowa naprawdę fajne zawody. Staraliśmy się dotrzymywać kroku, chociaż faktycznie kilka razy wydawało się, że przeciwnik ma już kontrolę nad meczem. Natomiast mimo tego, że mamy paru doświadczonych graczy jako zespół, tego doświadczenia nie pokazujemy na boisku, bo w ważnych momentach nie potrafiliśmy wykorzystywać błędów w obronie czy jakichś słabszych stron przeciwnika. Brewer grała bardzo długo z trzema, później z czterema faulami i jakoś tego nie mogliśmy wykorzystać.